No bo wiesz, ja nie jestem wieloma kobietami. Jestem jedną kobietą i chcę być jedną. I nie chcę wielu mężczyzn. Chcę jednego. No, chciałabym. Rozmawiam nieraz z koleżankami, trochę też i o tym. I one mówią, że trzeba mieć zdrowy stosunek do tych spraw. Zdrowy stosunek, według nich, to spać z każdym mężczyzną, który im się podoba. Który jest przystojny albo miły, który kobiecie czymś imponuje. Jazdą na motorze, szampańskim, wydawaniem pieniędzy, czy też grą na gitarze. Jeżeli to jest zdrowy stosunek, w takim razie mój jest chory. Ale ja nie uważam, żeby mój był chory. Nie mogę. Zresztą nie chcę spać z wieloma mężczyznami. Z drugim, trzecim, piątym czy dziesiątym. I nawet tańczyć z wieloma nie chcę. Ocierać się o tysiące męskich ciał. Nie wiem, co o tym pomyślisz, ale ja nie widzę dużej różnicy między zatańczeniem z mężczyzną, a pójściem z nim do łóżka. No, oczywiście, można spojrzeć na to inaczej, nie tak drastycznie, jakby to powiedziała moja koleżanka, ale ja tak to widzę. Temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie, jak podarek imieninowy czy urodzinowy, całe moje życie, bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby się ze mną zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Kwasić ogórki, butelkować szczaw, kisić kapustę i inne wspaniałości. Chciałabym uszyć dla niego na szydełku taki długi i ciepły szalik. I ciepłą czapkę, i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, ciepłe skarpetki, żeby nie było mu zimno. No bo widzisz, tak to już jest, że dla siebie owszem, można coś tam zrobić. No ale dla drugiego człowieka to już można zrobić zupełnie wszystko. Nie wiem, co o tym pomyślisz, ale ja powiem wprost. Jestem za wiernością. Za wiernością absolutną i temu jednemu mężczyźnie byłabym oczywiście absolutnie wierna. W ten sposób, w ten chyba jedyny sposób, byłabym wierna i sobie. Byłabym taka, jaka chcę być i jaka naprawdę jestem. A on we wszystkim by mi pomagał. Pomagałby mi taką, a nie inną być. A ja w niczym bym mu nie przeszkadzała. Trudno się mówi o takich sprawach. Wiesz, jest taki Witek. No, mój przyjaciel. Znamy się od zawsze. Ale Witek zaczął się ostatnio bardzo dziwnie zachowywać. Ubiera się tak ładniej. Wczoraj nawet dał mi kwiatka. Myślałam, że to z okazji urodzin, ale przecież były 2 miesiące temu. Odprowadza mnie codziennie pod dom. I jak już dał mi tego kwiatka, to chciał mnie pocałować. Ale oczywiście się na to nie zgodziłam. Tak się nie robi. I w ogóle wydaje mi się, że Witek się we mnie zakochał. Bo przecież jak już dał mi tego kwiatka, to chciał mnie pocałować. A ja mówię, że tak się nie robi, to jest wbrew regułom. No ale gdybym się zgodziła, przecież to Witek. Nic by się nie stało. Nie, to jest pomyłka, to na pewno nie on. To nie na niego czekam. Ja będę wiedzieć, że on to on.